Czy znasz jakąś grę, w którą grał prawie każdy Polak? No tak, Tibie. Mimo to, mianem kultowego już RPGa nazywa się też Gotika, który gościł w domach pewnie wielu z was lata temu, a który do dziś żyje we wspomnieniach czy kultowych tekstach. Posiada on też potężne community, które wciąż bardzo chętnie powraca do świata skazańców. Wyobraź sobie teraz, że wchodzisz do Tibi, a tam Gotik. Wydajesz to niemożliwe? Za niedługo będzie to całkiem realne. Oto krótki filmik o OTS-ie na bazie Gotika 2, czyli gotania.pl. Zapraszam na krótki trailer i lecimy z materiałem. Witamy w kolonii! Dzień dobry, witaj w krótkim materiale na temat serwera gotania.pl. Twórcy projektu zwrócili się do mnie z prośbą o reklamę serwera, jednak ze względu na brak czasu spowodowany nowym tybijskim serwerem, nie będę w stanie na dłużej zagościć w gotikowym uniwersum. Przynajmniej póki co. Jest to ambitny projekt, a takie właśnie lubię i myślę, że warto co nieco o ten temat powiedzieć, by przybliżyć temat szerszemu gronu osób. Serwer startuje już 11 lutego, ale skupmy się na tym, co serwer ma nam do zaoferowania. Większość rzeczy, które widzicie na ekranie, zostało nagranych podczas test serwera. Gotania to OTS, który wzoruje się na grze Gothic, dokładniej mówiąc na drugiej części. Mamy tutaj świetnie odwzorowaną mapę świata. Już na początku można dostrzec podobieństwo, gdy tylko pojawicie się w wieży Xardasa. Co ciekawe, jak twierdzą twórcy, nawet rozmieszczenie potworów, ziół czy też skarbów pokrywa się w 99% z oryginałem. Oczywiście świat to nie wszystko. Serwer oferuje również każde zadanie, które mogliście uświadczyć w Gothicu 2 i to prawie w takiej formie jak w oryginale. Oczywiście z racji, że to jednak Tibia, to niektóre rzeczy zostały lekko zmodyfikowane na potrzeby projektu. Tak jak wspomniałem, każdy quest jest dokładnie taki sam jak w Gothicu 2, przez co nawet możemy szukać ich rozwiązania w oparciu o solucje do Gothica 2 znalezione w internecie. Fabuła podzielona jest na rozdziały, tak jak w oryginale, a nawet ustawienie niektórych NPC zmienia się zależnie od tego, w którym rozdziale gry jesteśmy. Samych NPC jest aż 170. Omówię pokrótce niektóre mechaniki, jak i klienta. Serwer bazuje na Tibi 1098, ma on jednak własnego klienta i jest mocno skustomizowany. Jest tutaj system otwartego PvP z expem zagraczy, tutaj jednak obowiązują pewne limity. Jak widzicie, w tle jest wiele grafik tibijskich, co w przyszłości ma być zastąpione autorskimi grafikami. Mimo że z wyglądu niektóre rzeczy są podobne do Tibi, to jednak potwory czy też przedmioty są zmienione, aby odwzorować dokładnie te z oryginalnego świata Gothica. Jeśli o skille chodzi, to są one podzielone na takie, których uczymy się od trenerów, jak i na zwykłe skillowanie. Co level otrzymujemy punkty nauki, które możemy wydać na naukę umiejętności, dokładnie tak jak w Gothicu 2. Używanie broni wymaga odpowiedniej ilości siły oraz zręczności. Oprócz tego serwer oferuje wybór jednej z trzech frakcji, systemu magii taki jak w Gothicu 2, czyli uczenie się kręgów, nowych run, które tworzyć możemy poprzez zdobywanie trudno dostępnych materiałów, obrażenia oparte są o M-level tak jak w Tibi. Znajdziemy tutaj system tasków i bossów, system szybkiego podnoszenia lota, customowy res mobów i roślin zależny od ilości graczy online, system czeladników, craftingu, gildie złodziei i wiele, wiele innych, których w tym filmie może nie będę dokładnie wymieniał. Jest jedno pewne, większość rzeczy z Gothica znajdziecie i na tym serwerze. Jeśli chodzi o bonusy premium,
Mamy tutaj do kupienia paka, który daje nam 2 godziny staminy, możliwość kupowania domków, mniejszy cooldown na spanie w łóżkach, priorytet w logowaniu, odblokowuje quick loota oraz nowe outfity i daje błogosławieństwo Inosa. Można tutaj co prawda dodatkowo kupić boosta do expa, jednak jest on tylko na godzinę i można go użyć tylko raz dziennie. Jest to raczej ukłon w stronę graczy, którzy mają nieco mniej czasu na grę niż pay to win. Bronie treningowe na 4 godziny również są dostępne w store na stronie, chociaż i w grze możemy kupić wersje 15-minutowe za symboliczne kilka sztuk złota. W sumie dodam w tym miejscu, że mam specjalny reflink, a jak się z niego zarejestrujecie, dostaniecie 2 dni paka za darmo. Myślę, że warto, jeśli macie zamiar przetestować ten serwer. Link znajdziesz w opisie filmu. Mógłbym jeszcze tak długo opisywać serwer i każdą mechanikę, ale nie chcę, by ten film trwał zbyt długo. Wszystko co najważniejsze opowiedziałem wcześniej. Myślę, że samo stwierdzenie, że Gotania to po prostu Gothic 2 doskonale odwzorowane w Tibi w zupełności wystarczy. Czy jest to prawda, musisz się już przekonać na własnej skórze. Podczas nagrywania tego materiału zabrałem na test serwer fanatyka Gothica, który nie mógł dosłownie przestać gadać i zachwycać się co chwilę sprawdzając, czy nawet najmniejsze smaczki z Gothica są dokładnie tam, gdzie powinny być. Serwer oczywiście ma pewne wady. Na pewno jedną z nich będzie właśnie brak własnych grafik, ale to już wiemy, że będzie w przyszłości dodane. Sam klient według mnie wymaga nieco poprawy. Jest dużo takich małych szczegółów, które czasem irytują, ale teoretycznie idzie się do nich przyzwyczaić. Wielu z was pewnie zauważy, że możemy wybrać sobie język polski podczas startu gry i rzeczywiście tłumaczy nam to wszystkie misje i rozmowy z NPC-tami, ale już opisy przedmiotów czy ich nazwy są po angielsku. Być może wielu z was zobaczy je w tym języku po raz pierwszy w życiu. Ekipa serwera mocno przykłada się do rozwoju projektu. Sam serwer jest na podstawowej wersji Gothica 2, choć twórcy pracują już nawet nad rozszerzeniem kontentu o dodatek Gothic 2 Nutcracker. Bardzo ambitny projekt, myślę, że warty jest on uwagi każdego fana Gothica i warto poświęcić mu chociaż trochę czasu. Ja jestem pod wrażeniem, że coś takiego w ogóle powstało i w sumie kto wie, jak bardzo serwer się jeszcze rozwinie. Przypominam, że po rejestracji z mojego linku dostaniecie 2 dni paka za darmo i w sumie zapraszam 11 lutego na start serwera i przetestowanie go na własnej skórze. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Piona! Powiedz no, czy to coś z przodu twojej głowy to twarz, czy dupa?